Proszę Państwa, z przyjemnością Państwa informuję, że właśnie powstała w wydawnictwie Capital Book nowa książka autorstwa pana Jarosława Kordasia i moja, to znaczy mająca formę rozmowy między nami, Kulisy wojny na Ukrainie. Między ostrzami szermierzy, taki tytuł, tu widać te ostrza szermierzy na terytorium ukraińskim, które krwawi strasznie. Proszę Państwa, ta książka jest już w przedsprzedaży w wydawnictwie Capital Book. I ci z Państwa, którzy będą zainteresowani, ja zachęcam, bo to jest książka, która się charakteryzuje aktualnością stuprocentową, którzy będą zainteresowani jej kupnem, to oczywiście chętnie autografy tutaj złożymy z panem Kornasiem obydwaj. No i informuję przy okazji, że książka jest do nabycia albo samodzielnie, albo w pakiecie z innymi książkami, ale szczegóły to już w wydawnictwie Capital Book. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Co my tu mamy? Prawym okiem. Dzień dobry, panie Stanisławie. Czy obecne czasy to nie jest przypadkiem jakaś analogia do lat 30. XX wieku? Kryzys poganiany kryzysem, inflacja, drożyzna, no i wojna. Na razie regionalna, ale wiadomo, że tocząca się na przedpolu wielkich mocarstw i w dodatku w Europie. Czy to już jest wstęp do kolejnej wielkiej wojny? Dodatkowo uważam, że atomowy straszak wcale nie musi być użyty. Druga wojna światowa też była wolna od broni chemicznej, z mory poprzedniej wojny. Tak i nowa wojna globalna może toczyć się tradycyjnie bez atomowej broni. No niestety te obawy są uzasadnione, dlatego że wojna na Ukrainie to jest wojna, jaką prowadzi tam Rosja z Sojuszem Północnoatlantyckim tak naprawdę, nie z Ukrainą. Ukraina służy tylko jako mięso armatnie dla tej wojny, natomiast wojnę prowadzi Sojusz Północnoatlantycki, który tylko nie angażuje się w bezpośrednie działania militarne, to znaczy czy nie dostarcza mięsa armatniego, natomiast we wszystkie inne się angażuje, finansowe, wywiadowcze, propagandowe, dostawy amunicji, broni i tak dalej, i tak dalej. No teraz amerykański kongres przyznał 40 miliardów dolarów, a przedtem też przyznawał tytułem lend-lease, więc to no i najciekawsze jest to, że Ukraina dostaje te pieniądze za darmo. To jest pośrednie potwierdzenie tego, że Sojusz Atlantycki na Ukrainie prowadzi wojnę z Rosją. Po co prowadzi wojnę z Rosją? Tak jak powiedział sekretarz obrony, amerykański sekretarz obrony podczas swojej pielgrzymki do Kijowa, otwartym pan Lloyd Austin powiedział otwartym tekstem, że celem tej wojny jest obezwładnienie Rosji. A po co Stanom Zjednoczonym obezwładnienie Rosji? Po to, żeby się nie musiały denerwować, jakie stanowisko zajmie Rosja w momencie, kiedy Stany Zjednoczone przystąpią do ostatecznego rozwiązywania kwestii chińskiej, bo to jest główny problem Stanów Zjednoczonych, nie Rosja. Chiny mają wyższy budżet wojskowy wielokrotnie niż Rosja, ma niecałe 70 miliardów dolarów. Stany Zjednoczone mają 700, a Chiny mają podobno jeszcze większy budżet wojskowy niż Stany Zjednoczone, więc nie Rosja jest problemem. Rosję Stany Zjednoczone przeznaczyły do obezwładnienia, między innymi poprzez wciągnięcie jej tutaj w taką trudną wojnę z całym Sojuszem Północnoatlantyckim, w nadziei, że to doprowadzi Rosję do stanu takiego obezwładnienia, no i wtedy Stany Zjednoczone nie będą się musiały denerwować, co Rosja zrobi, jakie stanowisko zajmie i przystąpić do ostatecznego rozwiązywania kwestii chińskiej. No to rzeczywiście wojna jest bardzo prawdopodobna, czy zostanie użyta broń jądrowa, czy nie. Przypomnę jedną rzecz, że zgodnie z doktryną elastycznego reagowania,
która została przyjęta na użytek właśnie wojny jądrowej przez amerykańskiego sekretarza obrony Roberta McNamara w latach 60. Ta doktryna polega na tym, po takim chamskim streszczeniu, że haratamy się, ale na przedpolach. Również atomowo się haratamy, ale na przedpolach, taktownie oszczędzając nawzajem własne terytoria. No to albo się to może udać, albo nie musi. No zobaczymy. To zostanie nam objawione w stosownym czasie. Miś po eukaliptusie. Witajcie, panocku. Cyśta się pogodziły z Jasiem Korwinem Miką, bo jakieś ich dąsy, pamiętam, były między wami. Czy żyje ta w harmonii? No to pan ma jakąś lepszą pamięć ode mnie, bo ja nie pamiętam, żeby w stosunkach między mną a kolegą Mikę były jakieś dąsy. Przeciwnie, nie było żadnych dąsów. Także nie musieliśmy się godzić, bo nie pokłóciliśmy się o nic. Zresztą o co mielibyśmy się kłócić, kiedy ja nie prowadzę żadnej działalności politycznej od ponad tam kilkunastu lat, a Janusz Korwin-Mikke prowadzi, jest posłem, ale to ja mu tam się nie wtrącam do tego, co on robi. Natomiast towarzysko się przyjaźnimy oczywiście. Papież kapitalizmu. Szanowny panie Stanisławie, jedno pytanie. Czy pamięta pan doktora Jana Przybyła? W ostrych słowach rozliczył się z przeszłością WPR, twierdząc, że środowisko zostało zdominowane przez handelesów. Co pan o tym zdaniu sądzi? Doktor Przybył to człowiek o ogromnej wiedzy i bystrym umyśle, więc coś tam musi wiedzieć, jak pan często mawia. Znam pana doktora Przybyła, nie tylko, że go pamiętam, ale doskonale znam. Nie przypominam sobie takiej jego wypowiedzi, ale mogła umknąć ona mojej uwadze. Chętnie bym się od pana Przybyła dowiedział, co miał na myśli i jaki okres funkcjonowania Unii Polityki Realnej miał na myśli. No ale jak go spotkam, to go o to zapytam. Bardzo cenię sobie wiedzę i umysł pana doktora Przybyła, więc chętnie się dowiem, co on tam tak naprawdę wie na ten temat. Pan Marek Cuber. Szanowny panie Stanisławie, jako człowiek urodzony po roku 2000 zastanawiam się, jak w okresie przed Solidarnością jako opozycjoniści, zwykli obywatele, wyobrażaliście sobie wtedy drogę do wolnej Polski. Przecież nawet gdyby udało się pokonać sowieciarzy w Polsce, to z bratnią pomocą przyszłyby wojska Paktu Warszawskiego, tak jak na przykład interwencja w Czechosłowacji w 1968 roku. Jak zwykli na to się zapatrywali? Czy snuli romantyczne wizje, że komunizm jest tak zły, że musi upaść? Czy w strachu godzili się z wizją komunizmu na wieki wieków? Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i optymizmu. Dziękuję bardzo za te życzenia. No, nie pogodzili się ze strachu z wizją komunizmu na wieki wieków, bo jakby się pogodzili, to zapisaliby się do partii, zostaliby tajnymi współpracownikami służby bezpieczeństwa i nie bawiliby się w żadną działalność opozycyjną, która no nie była może tak ryzykowna jak w czasach stalinowskich, ale też wiązała się z pewnym ryzykiem. Ja mogę mówić za siebie, bo ja akurat w latach 70. przystąpiłem wtedy do tej opozycji demokratycznej, do tej konspiracji i mogę mówić za siebie. W początkowym okresie mojej tej działalności opozycyjnej wydawało mi się, że jeżeli Polska odzyskałaby niepodległość, no to wszystkie te problemy zostałyby automatycznie rozwiązane. Wszystkie nasze te paroksyzmy. Ale któregoś dnia doszedłem do wniosku, że nie. Że przecież Chiny za Mao Tse-tunga, czy Rosja za Stalina,
były państwami niepodległymi, a przecież za żadne skarby nie chciałbym tam mieszkać. I wtedy zrozumiałem, że niepodległość nie jest celem, niepodległość jest środkiem. Środkiem do tego, tak jak mówił kanclerz Jan Zamoyski, hetman, że po co mamy Rzeczpospolitą, żebyśmy wolności naszych zażywali. No i w latach 70. to było mało prawdopodobne, że system sowiecki się rozpadnie. W związku z tym maksymalny taki program maksimum, jaki sobie wtedy tam wyobrażaliśmy, to była finlandyzacja Polski. Dobra, Polska będzie tutaj w Układzie Warszawskim, na terenie Polski będą sowieckie wojska, no bo inaczej, jak inaczej sobie wyobrazić, ale żeby Sowieci nie narzucali Polsce systemu ekonomicznego sowieckiego, tak jak nie narzucali Finlandii. Krótko mówiąc, ten program wtedy to była finlandyzacja Polski. To była finlandyzacja Polski. No, nie udało się, bo Stany Zjednoczone też tutaj kombinowały, jakby wykorzystać akt końcowy KBWE w Helsinkach z 1975 roku dla realizacji własnych celów politycznych. No i od tego momentu pojawiają się dysydenci, nie tylko w Sowietach przede wszystkim, ale i w Polsce, opozycja demokratyczna i tak dalej, i tak dalej. Aż wreszcie doszło do buntu przeciwko partii. W 1980 roku powstała Solidarność jako alternatywny ośrodek władzy. No i takim, powiedzmy sobie, wystąpieniem ze strony Solidarności, która tutaj w tym zdaniu został sformułowany pewien program polityczny, to było przesłanie do narodów Europy Wschodniej, jakie zostało przekazane we wrześniu 1981 roku, że głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. To zdanie było jednym z argumentów dla wprowadzenia stanu wojennego, bo nie udało się inaczej zdławić tych ambicji, tych takiego dążenia narodu polskiego, historycznego narodu polskiego do wybicia się na niepodległość, bez zdławienia go przemocą, bez zdławienia tego ruchu przemocą. No i a potem już w sytuacji, kiedy zaczął się rozsypywać porządek jałtański, to sami Sowieci poszli po rozum do głowy i Michał Gorbaczow zaproponował prezydentowi Reaganowi w marcu 1985 roku wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego w Europie w miejsce tego rozsypującego się porządku jałtańskiego. I w ten sposób doszło do transformacji ustrojowej, która została wynegocjowana. To nie był spontanny odlot, tam takie wrażenie było, że to spontanny odlot, ale to było wynegocjowane między Sowietami i Amerykanami. Pan Jan Nowak, co pan sądzi o Holandii? Od siebie dodam, że dobrze się tu żyje. No, mam nadzieję, że się o tym przekonam, bo w drugiej połowie czerwca, pod koniec czerwca mam polecieć właśnie do Holandii. No, króciutko, no ale coś tam, Holandia nie jest dużym krajem, więc myślę, że coś tam uda mi się zobaczyć. A jeśli chodzi o przeszłość holenderską, przeszłość Niderlandów, które, no to muszę powiedzieć, że imponująca jest, zwłaszcza jeśli chodzi o panowanie na morzach i, że tak powiem, kolonizowanie ogromnych obszarów świata. Nic dziwnego, że w Holandii dobrze się żyje, ale chętnie się o tym przekonam. Pan Eryk Wnuk. Panie Stanisławie, czy nastręczone nam ostatnio przez rząd braterstwo z Ukraińcami ma wpływ fakt, że obie ekipy z Warszawy i z Kijowa są z tej samej sekty żydowskiej Chabad-Lubawicz?
Nie wiem, pan prezydent Zełenski jest Żydem, no ale to on z tego nie robi tajemnicy. Natomiast nie wiem, czy należy do jakiejś sekty, czy nie należy. Słyszałem o tej sekcie, ona podobno jest dosyć wpływowa. Przede wszystkim tam wśród Żydów amerykańskich, zwłaszcza nowojorskich. Nie wiem, jak daleko te wpływy sięgają. Natomiast no, co do tutaj ekipy z Warszawy, obydwu ekip z Warszawy, no to myślę, że nie, to tutaj się posłużę taką anegdotką, którą nam opowiadał jeszcze w 1966 roku pan profesor Mieczysław Piekarski, który tam miał z nami na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie zajęcia. On był sędzią Sądu Najwyższego, no i kiedyś nam taką anegdotkę opowiedział, jaka jest różnica między rządem polskim i albańskim. Otóż prawda tak, w rządzie albańskim jest 80% Żydów i 20% Albańczyków. W polskim rządzie nie ma Albańczyków. No więc rzeczywiście Albańczyków nie ma, a czy są przedstawiciele sekty Chabad Lubawicz, to nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo to pan premier Morawiecki jest podejrzewany o to, że ma jakieś związki, tam jakieś takie haczyki pochodzeniowe. On tam zresztą mówił o ciotkach i tak dalej, a co do innych, no to nie wiem. Wygląda, a zwłaszcza obóz zdrady i zaprzaństwa, to tam chyba, no nie wiem, może i tam są, tylko się strasznie konspirują. Już nie minimum konspiracyjne tam stosują, ale maksimum konspiracyjne, jeśli są. Pan Andrzej Piatek. Dzień dobry. Nie myśli pan, panie Stanisławie, że pan Nowak, minister od autostrad, nie pomógł Ukraińcom na nieświadomce? Nic nie zbudował, to i czołgi nie mają tak szybko jeździć. Może medal mu się należy? Oczywiście, że mu się należy, tylko nie wiem jaki tam. Może Ukraińcy mu przyznają medal krzyża, order krzyża zbolałego, to by mu się należało, bo... Ale rzeczywiście tutaj złośliwcy tak właśnie mówią. I pani Joanna Zawada. Czy Rosja zagraża Niemcom w kontekście obecnego konfliktu i sytuacji? Będę wdzięczna za odpowiedź. Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam, życząc dużo zdrowia psychicznego i fizycznego. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zdrowie psychiczne i fizyczne mi dopisze. Proszę pani, nie. Rosja Niemcom nie zagraża. Rosja jak na razie trzyma się strategicznego partnerstwa z Niemcami. Niemcy jak na razie starają się trzymać strategicznego partnerstwa z Rosją, dlatego że to obydwu państwom przynosi wymierne korzyści. Co prawda teraz pod pretekstem wojny na Ukrainie Stany Zjednoczone mocno złapały za twarz całą Europę, między innymi i Niemcy. Ale Niemcy próbują wykorzystać tę sytuację do wzmocnienia Bundeswehry, co byłoby pierwszym krokiem w kierunku utworzenia europejskich sił zbrojnych poza NATO. W związku z tym widać wyraźnie, że w odróżnieniu od naszego rządu, który z żadnej okazji tutaj nie wykorzystuje do niczego, Niemcy nawet w sytuacji, kiedy są chwycone za twarz, nie rezygnują z osiągnięcia własnych celów politycznych. Natomiast może paradoksalnie, może ta wojna na Ukrainie może doprowadzić do takiego zacieśnienia stosunków niemiecko-rosyjskich, bo właśnie się dowiedziałem, że Ukraińcy zamknęli przepływ gazu rosyjskiego przez rurociąg leżący, przebiegający przez ich terytorium do zachodniej Europy, między innymi do Niemiec, a to jest bardzo dużej ilości, 109 milionów metrów sześciennych na dobę, czyli około 40 miliardów metrów sześciennych rocznie. No to co Niemcy będą musiały zrobić? Będą musiały się rozejrzeć i to szybko za jakimś alternatywnym źródłem. Moim zdaniem może to doprowadzić do uruchomienia gazociągu Nord Stream 2,
No i tyle. I to by oznaczało, że tutaj niezależnie od wojny, którą NATO prowadzi na terenie Ukrainy z Rosją, to współpraca gospodarcza, przynajmniej w dziedzinie surowców energetycznych i właśnie to strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie zafunkcjonuje w sposób taki nieoczekiwany. I tą prognozą żegnam się z Państwem, że kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Między ostrzami szermierzy, czyli kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia do kupienia na capitalbook.pl.